Duchu Święty, wlewaj w nas swego Ducha, byśmy potrafili usłyszeć to, co do nas mówisz, nie tylko zewnętrznie, ale sercem. Duchu prawdy, Duchu miłości, Duchu wolności. Przychodź do nas. Pobudzaj nas, odkrywaj nas, Mojżesza. Byśmy nie tylko dostrzegali zdolności, talenty swoje, ale też tej naszej ułomności, niedoskonałości. Przyjdź, Duchu Święty, i obdarzaj nas wszelkim dobrem. Przez Chrystusa Pana naszego. Kiedy się modliłem, w jakim temacie miałaby być ta konferencja, to właśnie przyszła mi inspiracja Mojżeszem. Mojżesz jest od wielu, wielu lat dla mnie wielką inspiracją. Dlatego chciałbym takich parę elementów z tych dwóch rozdziałów, które wam przeczytałem, wybrać, których my doświadczamy w swojej codzienności, bo Słowo Boże zawsze jest żywe, zawsze jest aktualne. Podczas tej drogi, która jest często drogą i pod górkę, i z górki, podczas różnych poszukiwań naszych duchowości jako mężczyzn, ponieważ to Słowo Boże jest takim źródłem, które nigdy nie wysycha. Ono jest zawsze żywe, zawsze jest świeże. Różnego rodzaju wokół nas pojawiają się w kulturze jakieś takie definicje mówiące o tym, kto to jest prawdziwy facet. Pewnie jedne są bardziej trafne, drugie są mniej trafne, albo ślepe w ogóle. Warto się temu życzliwie przysłuchać, ale najczystsze źródło płynie w Słowie Bożym. Więc stąd dzisiaj zaczerpniemy, stąd Księga Wyjścia. Otóż sytuacja jest następująca. Izraelici gromadzą się przy miejscu, które się nazywa Refidim, na pustyni. Rozbijają obóz. Wcześniej już były takie sytuacje, kiedy ludziom doskwierał głód, brak poczucia bezpieczeństwa, jakiś rodzaj takiego lęku, co wynikało w ogóle z całej ich historii, tej podróży przez pustynię. I często się zastanawiali, czy to ma w ogóle jakiś cel, czy Bóg rzeczywiście jest tym wszystkim, czy ten Mojżesz nie jest czasem jakimś nieodpowiedzialnym typem, takim dużym chłoptasiem, który nas wyprowadził na pustynię i tutaj poginiemy. I gdy ludzie narzekają, Mojżesz broni się w następujący sposób. Posłuchajcie. Dlaczego kłócicie się ze mną? Czemu wystawiacie Pana na próbę? Tutaj ważna jest kolejność. Mojżesz jest człowiekiem bardzo religijnym. Pewnie tak samo religijnym, jak i wy. A jednak pierwsza uwaga jest atakiem. Dlaczego ze mną się kłócicie? Czemu podważacie mój autorytet? A dopiero potem i wystawiacie Pana na próbę. Zresztą potem nazwa tego miejsca Massa i Merima, znaczy kłótnia i wystawianie, plus wystawianie na próbę. W tej nazwie będzie zapisana pamięć o tym byciu dotkniętym przez Mojżesza krytyką. I my, faceci, bardzo jesteśmy wrażliwi na tym punkcie. Jak ktoś podważa to, co nazywamy naszym autorytetem. A jeśli tak się dzieje, to bardzo łatwo włącza się w nas takie poczucie urazy. Potem ta uraza może różnie się rozwinąć. Może można powiedzieć zamknięcie się, to zależy, jaki kto ma temperament. Jeden się wścieknie i się nabluzga, drugi pójdzie do kumpli i zwyzywa swojego syna czy swojego szefa pracy. Powie, wiesz co ten mi powiedział? To po prostu zatłukłbym go jak psa. Inny ze smutku, jak mu się syn postawi i powie, dla mnie ty ojciec to nie jesteś żaden autorytet, to pójdzie się i upije. Różne mamy temperamenty. Po różne sięgamy rozwiązania tego dyskomfortu, kiedy się zdarza, kiedy on się pojawia, że ktoś nasz autorytet podważył, a my duchowni to w ogóle wow, po prostu obraza majestatu. To jest dopiero jazda. Obraź, podważ autorytet księdza. Byle jakiego.
niech ktoś spróbuje podważyć mój autorytet. Co za cierpienie, po prostu męczennik, pierwsza klasa. Uczę w liceum, umiem znosić wiele niedojrzałości swoich uczniów, przeróżnych, wiele ich głupot, które zrobili, braku ich wyobraźni, ale jak ktoś śmiał mnie publicznie skrytykować, nie, to jest postawa, którą widzimy u Mojżesza. Słuchajcie, to jest facet, który doświadcza wielu łask Boga. Jeśli w człowieku tak obdarowanym widzimy, że jednak jest ta reakcja, to rozdrażnienie, to jest coś, co bardzo głęboko w nas siedzi. Jak się łapię na takim silnym poirytowaniu i mam ochotę wszystkich poustawiać, bo śmiał mnie Pana i Władcę skrytykować, no to odzywa się we mnie taka męska pięta achillesowa. I tutaj warto dać sobie na wstrzymanie, wrzucić na luz. To jest pierwszy fragment, na który chciałbym w tej scenie przy Refidim zwrócić uwagę. Później następuje scena, też bardzo męska. W zasadzie tutaj nie występują kobiety. Mianowicie nadciągają Amalekici, aby walczyć z Izraelitami. I w tej scenie Mojżesz podejmuje bardzo ważną decyzję. I warto zwrócić na nią uwagę. Mianowicie on potrafi podjąć ważną decyzję, że jego miejsce jako wodza będzie na górze, gdzie będzie się modlił. Rozgląda się wśród swoich ludzi, wypatruje i odkrywa Jozuego. I mówi, to ty wybierzesz sobie ludzi do walki i wyruszysz z nimi. Zobaczcie, to jest bardzo ważna cecha, o której bardzo łatwo można zapomnieć. Zwłaszcza, gdy ktoś jest w czymś dobry. Nieumiejętność podzielenia się. Nieumiejętność dania kawałka jakiegoś udziału w pewnym przedsięwzięciu. Na przykład synowi, no wy jeszcze nie macie, ale na przykład, no, na przykład wasi teść, zięciowi, chłopakom we wspólnocie. Komuś, o kim wiem, że nie jest tak dobry jak ja. Albo, ale oddaj mu jakąś część roboty. Niech on się w tym wykaże. Nie można robić wszystkiego za niego. Ale to jest niesamowite, kiedy chłopak dowiaduje się od swojego autorytetu, wiesz co? Zajmij się tym. Ja tu się nie będę wtrącał. Przypomina mi się tutaj taka historia, którą opowiadał pan Jacek Kulikowski, kiedy to do poradni małżeńskiej, którą tam prowadzi w Poznaniu, przyszła żona ze swoim mężem. Ten mąż był bardzo wycofany, praktycznie się nie odzywał. No i żona mówi do tego pana Jacka Kulikowskiego, mówi, proszę pana, mój mąż jest nieodpowiedzialny. No mówi, no dobrze, a dlaczego pani uważa, że on jest nieodpowiedzialny? Bo on jest nieodpowiedzialny. Ale po czym pani to sądzi, że on jest nieodpowiedzialny? Czy pani mu dała jakieś zadanie do zrobienia? Nie, bo on jest nieodpowiedzialny. No właśnie, jak mam zdobyć odpowiedzialność, jak nie jestem za coś odpowiedzialny? Kiedy coś robię, to we mnie rodzi się odpowiedzialność. Po prostu. Zobaczcie, Mojżesz nie pilnuje Jozuego. Nie mówi mu, przyprowadź tych twoich żołnierzy, których wybierzesz. Tylko mówi, to jest twoja broszka, ja to zostawiam tobie. Ja myślę, że bardzo często w Kościele jest taka bieda, że my duchowni nieraz uważamy się za alfę i omegę, może nawet nieraz, więcej niż nieraz. Wszystko wiemy, chcemy zrobić sami, wiemy jak to zrobić najlepiej. Chociaż też bywa i odwrotnie, że nic nie umiemy i wszystko, wtedy wszystko cedujemy na innych, nie wszyscy inni robią. Ja tylko jestem menadżer. Też tak może być. Ale bywa też tak, że zamiast po prostu oddać jakąś sprawę fachowcowi, sprawdzonemu człowiekowi, niech on się tym zajmie, to ciągle gdzieś tam się ciągle kręci, zagląda, sprawdza, kontroluje. Przecież to szlak do człowieka trafi. A tym bardziej młodego człowieka. To jest piękne w Mojżeszu, że on daje szansę się wykazać temu młodemu, że mu ufa. Potem Mojżesz bierze Arona i Hura, pomocników, i tam na tej górze trzyma wzniesione ręce i się modli. Nie modli się sam. Ma za sobą ludzi, którzy go wspierają. I to jest bardzo ważne.
My się bardzo często na tym wysypujemy jako faceci, że nie potrafimy poprosić o wsparcie. Nie potrafimy powiedzieć komuś drugiemu, przyjacielowi, kumplowi, wiesz co, potrzebuję Twojej rady. Albo wiesz co, potrzebuję Twojej modlitwy. Albo wiesz co, jestem słaby, nie daję rady sam. Potrzebuję, żebyś mi pomógł w tej sprawie. Tutaj konkretnie, w tym miejscu. Nie radzę sobie. To sięganie po wsparcie wiąże się, to jest bardzo intymna nieraz rzecz, wiąże się z tym, że ja powiem mojemu kumplowi, mojemu przyjacielowi o sprawach, o których nie powiem żonie. Bo jakbym jej powiedział, bym po prostu umarła z zamartwiania się. Może nie każda z kobiet, ale wiele kobiet nie umiałoby się wznieść ponad siebie. Żeby nie zamartwiać się w jakiejś sprawie. I wtedy dużo lepszym wsparciem, bo już nie muszę się martwić, jak strasznie to ją obciąży, nie, dużo lepszym wsparciem bardzo często jest mężczyzna. I tylko wtedy, kiedy otworzę przed nim serce, może stać się moim autentycznym wsparciem. Nie tylko, gdy flaszkę otwieramy, ale też otwieramy serca przed sobą. Flaszka nie musi być wielką przeszkodą, jeśli jest rozsądnie. No chyba, że ktoś jest alkoholikiem, no to wtedy flaszka nie pomaga. Nawet jeden kieliszek potrafi wyprowadzić na przegraną pozycję. Wtedy to jest kolejna odsłona, to jest tej sceny. Razem trzech mężczyzn, którzy się modlą. Coś pięknego, niesamowitego. Zresztą tego tutaj dzisiaj z Wami doświadczyłem. I teraz jest zdumiewająco skromny opis tej walki, którą toczy Izrael z Amalekitami. Bardzo skromny. Czytamy tak. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Koniec opisu wojny. Czyli nie chodzi tutaj wcale o wejście w szczególiki. Walki są różne. To jest bez znaczenia tak naprawdę, czego dotyczą te walki. Samo zmaganie pokazane jest tutaj jako coś istotnego i ważnego. Właśnie ten wymiar wsparcia duchowego. I na co głównie jest nacisk położony? Oni wreszcie wygrywają z Amalekitami. Też dzięki temu, że ci na górze dobrze kombinują. Jak już te ręce bolą, no to sadzają go na kamień, podtrzymują te ręce i słyszy Mojżesz od Boga następujące słowa. Po raz pierwszy w Piśmie Świętym pada polecenie: zapisz to. Już sam ten fakt, że mamy tutaj do czynienia z jakąś istotną rzeczą. Tylko istotne rzeczy zapisujemy. Tylko jakoś nas poruszą. Są ważne. Zapisz ten fakt, fakt tego zwycięstwa w księgach na wieczną pamiątkę. Co zapisz? No właśnie to, że ja pokonałem przy pomocy Jozuego i was, waszych wrogów. Zapisz to. Dalej mówi, wyryj w pamięci Jozuego te zwycięstwa. To zwycięstwo, ta walka z Amalekitami, jest trochę innym zwycięstwem niż to, które dokonało się przy wyjściu z Egiptu. Bo tamto było za darmo. A wiadomo, jak coś dostajemy za darmo, to tego nie doceniamy. Bóg po prostu przyszedł, dmuchnął w całe to towarzystwo, w całą armię Faraona i do widzenia. A ci przeszli, tutaj nie mieli specjalnego udziału, tam nie mieli specjalnego udziału. Bóg powiedział, podnieś laskę, no to podniósł laskę i wielce się napracował. Natomiast to zwycięstwo, które odnieśli, ono jest wynikiem współdziałania. Współdziałania właśnie tej kooperacji, tej ekipy modlącej się, kooperacji tych, którzy dobrze myślą, którzy wymyślają strategię i walczą tam na pierwszej linii frontu. I następuje zwycięstwo. I słuchajcie, mam takie przekonanie, że diabeł nas załatwia facetów bardzo często w taki sposób, że nam wyczyszcza pamięć. Pamięć o zwycięstwach. My pamiętamy porażki, a zapominamy o zwycięstwach. On to uwielbia. Bóg chciał,
żeby Jozue to miał dobrze zapisane. I w księgach, i w czaszce. Tak. Jest możliwe ogłoszenie zwycięstw. Bo to był dla niego zastrzyk siły. On tych wojen jeszcze potem stoczył mnóstwo. I jestem przekonany, tak analizuję tę scenę, tak ją odczytałem, że powinniśmy bardzo zadbać o pamięć, o dobrą pamięć. Małych, nawet bardzo małych, różnych sukcesów, które były wynikiem mojej modlitwy, mojego pokornego wołania do Boga, mojej współpracy z innymi, mojego powierzania się, mojego otwarcia serca, mojego współdziałania z innymi. Dobrze jest to sobie pozapamiętywać. Bo diabeł bardzo często będzie uderzał, mówiąc: jesteś przegrany. Jesteś przegranym człowiekiem, jesteś do niczego. Przegrywasz życie, wszystko przegrywasz. Czego się nie dotkniesz, to się wpływ rozwala. Nieraz możemy tak się czuć, zły nam tak będzie mówił: człowieku, coś ty w życiu osiągnął. Syn wiarę stracił, córka do kościoła nie chodzi. Ojcem jesteś do kitu. Mężem też, bo żona cały czas się obgaduje z koleżankami, że jesteś beznadziejny, że mało zarabiasz, albo że za dużo ciebie w domu nie ma. No mnóstwo różnych rzeczy. I z tych wszystkich zarzutów może nam się stworzyć taki wizerunek, taki obraz, który dla nas facetów jest po prostu bardzo niebezpieczny i potwornie podcina nam skrzydła, że jesteśmy jednymi wielkimi przegranymi. Co jest fałszem. Co jest wielkim kłamstwem. Bo tych różnych zwycięstw jest bardzo wiele. A ich może być jeszcze więcej, jeżeli zastosujemy tę strategię, którą widzimy u Mojżesza. Czyli sięganie po wsparcie, czyli powierzanie jakiejś części obowiązków. I właśnie ostatnia już odsłona tej historii. Zaraz po tym zwycięstwie przybywa Jetro, który jest teściem Mojżesza. No tutaj on jest tym takim pozytywnym teściem. Bardzo pozytywnym. I to jest bardzo piękny obraz, ponieważ gdy przybył Jetro, rzucili się sobie na szyję, pozdrowili się, a potem zaszyli się w namiocie i tam we dwóch rozmawiali o tym, co się dzieje. To jest dar przyjaźni. Przyjaźni, która już nie musi być tylko w kontekście jakichś prób, trudnych wyzwań, ale takie po prostu pobycie razem. Porozmawianie właśnie serdecznej więzi przyjacielskiej. To jest zastrzyk siły. Że ja mogę z kimś pogadać tak normalnie. I tenże Jetro następnego dnia przypatruje, jak się walą tłumy do Mojżesza. Jakieś tam sprawy ciągle są do rozwiązania. I po całym dniu Mojżesz jest po prostu nieprzytomny. No i Jetro mówi: stary, źle robisz. Tak to ty się wykończysz i siebie i mnie. Ja ci dobrze radzę. Ty wyznacz sobie ludzi, którzy mają czyste sumienia, którzy są doświadczeni, którzy mają w głowach dobrze poukładane. Niech oni podejmą, rozmawiają o różnych problemach mniejszej wagi, a ty się zajmiesz sprawami tylko najwyższego szczebla, które będą rzeczywiście już nie do załatwienia na tych niższych przez nich. I Mojżesz posłuchał rady. Posłuchał rady swojego przyjaciela. Zrobił tak. Umiał się znowu podzielić tym, co go obciążało. Pomyślcie też nad tym, co w waszym życiu jest jakimś nadmiarem. Co być może należałoby i co się da odstawić. Jakieś niepotrzebne ciężary. Nie mówię o odstawieniu żony. Żony się nie da odstawić. Nawet nie można. Ale to, co się da odstawić. I też zastanówcie się nad tym, bo być może Bóg wam podsyła przyjaciół, którzy wam dobrze radzą. Mówię: stary, kończysz się, jak będziesz tak dalej funkcjonował. Zluzuj. Może warto wtedy kogoś takiego posłuchać. My nieraz jesteśmy nie tak skorzy do słuchania rad. Bo nieraz głupio myślimy, że musimy być zawsze super samodzielni i super zależni. I na koniec jeden obraz, który może niech będzie takim podsumowaniem tej konferencji. Jeśli moje i twoje życie porównajmy do budynku, to pierwszym takim pytaniem, z którym chciałbym was dzisiaj zostawić i które warto sobie postawić,
będzie to, w jakim stanie jest ten budynek, w jakim stanie jest Twoje życie. Czy czujesz się dobrze w Twoim domu, w domu Twojego ciała, Twojej historii, Twoich myśli, Twoich uczuć, Twoich relacji? Jak się czujesz we własnym domu? Jak się czujesz z tym, jakim jesteś człowiekiem? Czy dobrze Ci się mieszka w sobie samym? Czy lubisz sam ze sobą przebywać? Czy dobrze się czujesz, gdy zasiadasz sam ze sobą z filiżanką, czy kubkiem kawy, czy herbaty? Czy lubisz takie chwile? Czy lubisz swoje życie? Co Ci w nim najbardziej przeszkadza? Co sprawia, że się źle czujesz w swoim własnym życiu? Nie chodzi mi o otoczenie, o bliskich ludzi, o gdzieś ludzi związanych z swoim życiem zawodowym. Nie. Chodzi mi o Ciebie samego. Co w tym domu, w Twoim domu życia, przeszkadza Ci się czuć dobrze? Co chciałbyś tam zmienić? Co wyremontować? Co powiększyć albo co pomniejszyć? Jaki element tego budynku? Być może dach, być może fundament. Może są to okna, które trzeba uszczelnić. Więc to jest to, co chciałbym Wam dzisiaj podarować i z czym chciałbym Was dzisiaj zostawić. Niech Duch Święty Wam podpowiada, co Pan Bóg chce zrobić z Waszym życiem. On czeka tylko na Waszą decyzję. On, jeśli tylko szczerze tego chcesz, to On da Ci do tego siłę. Jakby ktoś z Was chciał jeszcze raz sobie przeczytać ten fragment, to jest Księga Wyjścia, rozdział 17 i 18. Amen.